Cóż, nie mówiłem jeszcze wszystkich właściwości nowych postaci, no. Powiedziałem, że Komando ma swoją wieżyczkę nową. Syrenka z kolei zamiast takiego, jakby, nie wiem jak to nazwać, nie grałem z syrenką w jedynkę. I gdzie są? Mam granaty. I podpalony? Jak nie? Okej. Syrenka teraz w łódce ma taką kulę, w której potrafi zamknąć przeciwnika. I znieruchomić go. Oczywiście można to wykorzystać i... Nie muszę chyba o tym mówić, że... Można to wykorzystać właśnie do... Zabicia przeciwnika. W celu ułatwienia sobie zadania. I Gdzie on jest? Co to jest? Co? What the hell? Come on. Jezus Maria, co to za koleś? Jaki łeb! Dobra, ubiję go jeszcze. I zobaczmy, czy uda się go zakalzić. Okej, udało się. Może był teraz obrażenie zwiększone i pięknie! Tak to się... O! Tak. Jakbyście nie wiedzieli, to grantów nie można sobie tak po prostu rzucić i... Nie, już się nie uda. Będzie trzeba jechać od nowa. W ogóle, ile ten materiał już trwa? O kurde, dopiero 20 minut, ja chyba jestem dopiero w połowie tego, co chciałem wam przekazać, to... Chociaż nie wiem, no mogę się mylić. Okej, gdzie jest? Może dokupię sobie amunicji? Nie, granaty się przydadzą znowu. Okej, homing Tesla. Dobra, tu mi się chyba nic nie przyda. Nie, zdrowie mam pełne. Dobra, to sobie przeładujmy bronię i zacznijmy od nowa. Marzy. Dobra. I gdzie teraz? Gdzie? Wow. Dobra, to najpierw ubijmy mniejsze jednostki. Albo nie, mam lepszy pomysł. Mogę ubić pistoletem. Oj. Najpierw pojedyncze jednostki. Aj! Może. Aj. No niestety, udało mi się dojechać tylko do połowy. Bech. Ale okej, wracając do postaci tu. Powiedziałem już, Syrenka ma fezloka tak zwanego, czyli tą kulę, w której potrafi zamknąć przeciwnika i dać możliwość jej zadawania bezpiecznie obrażeń. Dać możliwość swoim towarzyszom zadawania obrażeń przeciwnikowi. Zero z kolei jakby... Nie wiem jak to nazwać. Chyba przejął jakby trochę umiejętność Syreny. Tej starej, pierwszej z jedynki. Więc się potrafi się przenieść szybko gdzieś. I okej. Spróbujmy coś ugrać teraz. Może to być niełatwe. Okej. Tak. Prądem na skórę. Dobra, gdzie ten jest? Aj. Może się... Tak, udało się. Pięknie. Nie, no mogłem się tak bezstrzelnie zakrać mu w tym. Chociaż nie, to nie działa tutaj. Oj. Wow. O. Weźmy granat może. Dobra, taktyczny odwrót. No niestety.
sytuacja mnie zmusza do tego. Szybciej, wieżyczko. A nie, nie, nie! Jezus Maria, jeden piksel zdrowia, jeden piksel zdrowia, jeden piksel zdrowia. Bierz, 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 bierz. Podciągnąłem go i może się uda go ubić. Widziałem może, bo... No, nie dział go! Chociaż nie, chociaż nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, odwołajmy je. Tak, odwołanie działka przyspieszy nam proces oczekiwania na naszą wieżyczkę. Okej, okay, a co do skilli? Zero ma, przyjął skill po syrence z pierwszej części, czyli możesz się szybko przenieść i zadać masywne obrażenia przeciwnikowi, tak nie wiadomo skąd i... Czekajcie, może się skitram tu na chwilę, bo coś mi nowego wypadło. A, Jacobs to nie, to się nie opyla dla mnie. Okej, okay, w ogóle inwentarz. Jak widzicie, no, dla jednych się zmienił na gorsze, dla innych na lepsze. Nie no, mnie się on podoba osobiście, no, tak sobie, no. Jest trochę mniej poręczny, ten z jedynki był nieco bardziej czytelny. Ale z drugiej strony to już ma bardzo ciekawa funkcja oznaczania broni. Mianowicie możemy oznaczyć daną broń jako naszą ulubioną broń, z której chętnie korzystamy, albo po prostu jako śmieć. Czyli tutaj no, byśmy musieli nacisnąć ten czerwony krzyżyk i wtedy przy, jakbyśmy odwiedzili sklep, to jednym przyciskiem moglibyśmy sprzedać wtedy całe nasze śmieci, że tak to ujmę. Tak to jest stało ujęte tutaj. Okej. Okay. Wydaje mi się, że został już tylko jeden przeciwnik. Ten asas. Nie. Nie. Przeprowadził kolego. Skubaniec. Aj. Oj, oj, oj. Wszyscy się pochowali. Pech. To naprawdę pech. Jasne, i będę ginął bez końca. 2 godziny później. A ja się dalej z nim męczę. Dobra, przeładujmy sobie. Co będziemy nie mieli niespodzianki. Dobra, tutaj w porządku. Okej, okay, podejdźmy do tego może nieco bardziej taktycznie. Nie wiem, snajperka to tak średnio. Shotgun ten też nie za bardzo, może. O! Spróbujmy z tym. I wow, 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 gdzie on jest? Wow, jeszcze critical, z jakiej odległości? Chodź. Spróbuj szczęścia! Taktyczne kucnięcie! Granat! Gdzie on jest? Okej, okay, ubity. Jeden pad. Teraz gdzie reszta jest? Dobra, chodź na to, chodź no, chodź no! Nie boję się ciebie! Mam shotguna i się ciebie nie boję. Nic mi nie zrobisz. Albo... albo mi zrobisz. Come on, wybuchaj. No! Jezu! No cóż... tak jak to wspominałem. Przeciwnicy już nie działają tak bez gładu i składu. Myślą. Patrzą gdzie się skryć w razie czego. Tu gdzieś tam obrót zrobią, tam jakiś wywijas. Nie, nie ma bata, ja to zrobię. Ja to przejdę. Nie ma opcji, żebym tego nie zrobił. Po prostu takiej opcji nie ma. Dobra. Gdzie nasz typek? Dobra, rzućmy mu wieżyczkę, niech się... No! Pff, nie trafiłem jeszcze! No brawo! Inteligentne! Okej, okej, jest! Teraz gdzie jest tamten? Gdzie jest boss?
Chyba nie, mam pomysł. Odpalimy sobie wieżyczkę. Dobra, i co ja mam w ogóle? Podpalająca. Dobra, zadziałamy tak trochę bardziej taktycznie i... Tak. Zaczniemy sobie od tego, co by mu tarczę zbić. Okej. Okay. Shock Transfusion. No, spróbujmy sobie. Gdzie jesteś? Tu jakieś skrzynki. Dobra, z tego wszystkiego nie zdążyłem. Nie miałem okazji jeszcze powiedzieć ci o ostatniej postaci, mianowicie Gunzerkerze, jaka jest jego umiejętność. Co, że nie mam tutaj stanąć, czy coś? Jeez! Nie może po prostu gdzieś wyjść? Albo coś? Czy może coś się zepsuło? Jakiś bug? Albo coś w tym guście. Okay, granaty, kasa, o, kasa! Może tu jest? Nie, to jest przejście dalej. Halo? Okej, okay, a umiejętność Gunzerkera, no to w pewnym momencie może on sobie wziąć naraz dwie bronie do ręki i się pojawił? Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, zakwasiłem go. I ciebie też przy okazji. Aj! Może się... Nie, nie uda się. Za dużo ma zdrowia. Ale okej, przynajmniej już wiemy, gdzie jest. Myślę, że właśnie w tym momencie skończę ten materiał. Pokonam go. I koniec. Koniec zabawy będzie. Tak, bo już 32 minuty prawie. Dobra, tu sobie przeładujmy to. To. Rzućmy mu działko, co by się nie nudził już. Dobra, jedziemy! Dobra, uda się, uda się, uda, 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 uda! Jest! Alright, you mindless gun hands. You're looking for a really hot chick with blue tattoos and mystical powers. A siren, specifically one named Lilith. The official reports say she died in New Haven, but I'm positive she's hiding out near Sanctuary. If you catch wind of her, tell me and I'll pay you enough money to build a mansion made out of other smaller mansions. Out. Dobra, widzę, że mamy jeszcze jednego przeciwnika do pokonania. I tym razem trzeba go zdjąć ze snajperki i ja... Tak się składa, że... Ja niby nie przepadam za Jacobsem, ale i tak mam ich snajperkę. No niestety. Duży damage robi swoje przy snajperkach. Duży damage właściwie. I może spróbujemy jednak... Wszak bawię się przy tej grze nawet nieźle. Wow, 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 wow. Nie, 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 nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Ty też nie podchodź, ty też nie, ty też nie. Odejdź, odejdź, odejdź. Oj, 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 oj. Może się, może... Okej, okay, udało się. Aj, niestety, nie ma łatwo. O, wow, wow. O, pięknie, pięknie, critical. Oj, oj, oj. Aj, lecą criticale, jak miło. No, oj, 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 oj. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się. Bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. Okej, okay, jeszcze jeden critical i będzie po nim. No, kurde no!
4 strzały i nie trafiłem, no! Geniusz! Okej, okay, może jeszcze... Nie. No szybciej przeładowuj to! Jest! Udało się! Okej, okay, widzę, że mam jakiś no, pistolecik, który z chęcią wezmę. Jakiś grenade mod. Yeah, I just realized you grunts are gonna get yourselves killed without this little tidbit. All sirens are born with different crazy ass powers. You cannot, I repeat, cannot win a fight with them in one-on-one combat. You see Lilith, contact me immediately. I can handle her. You can't. Me yes, you know. Jezu, widzę, że mamy kolejnego rywala do pokonania. Dobra, przejdźmy już do podsumowania gry. Otóż gra jest śliczna, ma świetną oprawę audiowizualną. Grywalnością gniecie wiele rzeczy. Łącznie z tylną częścią ciała na czele. Fabuła, no, naprawdę świetny nacisk, świetne zwroty akcji, wątki komediowe. Czyli to, co lubię akurat w Borderlands! Dobra, tu mnie kolejni atakują. Ale to się już z nimi zajmę poza kamerą. No cóż, jak dla mnie ocena gry 9 na 10. Pomimo wszystko brakuje jednak craftingu albo jakiegoś ulepszania broni. Czy to tłumik jakiś, albo mocniejsza amunicja. Nie no, niby to jest action RPG, ale wciąż RPG, więc... Nie no, nie zaszkodziłby jakiś crafting albo coś. Ale okej, okay, mimo to nie narzekam. Bawię się przy tej grze świetnie. A w ogóle to... Jakbyście byli ciekawi, to gram na trybie, w tym materiale gram w trybie True Vault Hunter Mod, czyli taki jakby playthrough drugi, jego z pierwszego Borderlands i... Dobra. Ja się z wami żegnam już, zapraszam was do komentowania, rzetelnego oceniania materiału. A jeśli to było dla was za mało, jeśli chcecie więcej ode mnie klub, to tam gdzieś jest przycisk subskrybuj! A ja się z wami już żegnam. Ginąć w zmęczarniach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!